Dobry wieczór, jest poniedziałek, 7 maja, Rafał Woźniak, zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w programie powiemy m.in. o tym, jak młodzi zgierzanie włączyli się w zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego chłopca. Jest to absolwent Cezaka, no i wiadomo, operacja jest dość droga. Oraz maraton maturalny rozpoczęty. Tysiące uczniów przystąpiło dziś do egzaminu z matematyki. Matematyka to taki przedmiot, który sprawia nam najwięcej problemów, ale mamy nadzieję, że sobie poradzimy. Blisko 100 książek trafiło dziś do oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Wszystko za sprawą zbiórki, jaką zorganizowała filia numer 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki w Zgierzu. Tym samym dzieci przebywające w zgierskiej placówce będą mogły korzystać z kącika Biblioteczki Malucha. Od dziś na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego funkcjonuje kącik Biblioteczki Malucha. To dzięki akcji zorganizowanej przez filię numer 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki. Na regały, które znajdują się w świetlicy oddziału dziecięcego zgierskiej placówki medycznej, trafiło blisko 1000 woluminów. Każdego roku w maju, między 8 a 15 maja, trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Staramy się co roku zainicjować w związku z tym wydarzeniem jakąś akcję. W tym roku filia numer 2 wystąpiła z taką propozycją, aby na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Zgierzu zorganizować Biblioteczkę Malucha. Inicjatywa stała się sukcesem, ale nie jest ona tylko zasługą organizatorów, a przede wszystkim uczniów zgierskich szkół. Zwróciliśmy się z prośbą do uczniów zgierskich szkół, zawieźliśmy im odpowiednie pojemniki z prośbą o przekazywanie książek, które już są im niepotrzebne, natomiast muszą być koniecznie w dobrym stanie. Podczas uroczystego przekazania książek pojawiła się także delegacja uczniów, którzy układali nowe zbiory na półkach. A jak podkreślają osoby, które na co dzień opiekują się i leczą małych pacjentów na zgierskim oddziale pediatrycznym, taka inicjatywa pomaga dzieciom lepiej znosić pobyt w szpitalu. Zdecydowanie ułatwią im pobyt w szpitalu, urozmaicą go. Rodzicom pozwalą się też w inny sposób troszeczkę zajmować dziećmi, tymi młodszymi, którym będą mogli czytać bajki. A widzimy, że są też takie książeczki, które można nawet, że tak powiem, dzieciom rocznym czy dwuletnim dać do oglądania. Rodzice bardzo chętnie podejmują taką akcję właśnie czytania dzieciom. Troszeczkę audiobooków też widzimy, że sobie organizują. Natomiast bardzo, bardzo fajna, pozytywna akcja. Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy te książeczki. To pierwsza tego rodzaju akcja. Prawdopodobnie organizatorzy na tym nie poprzestaną i podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości. Kto wie, może na jeszcze większą skalę. Co warto podkreślić, podczas tej pierwszej inicjatywy zebrano blisko 1000 książek. Jednak wciąż napływają kolejne, dlatego też ta liczba może się zwiększyć. W parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej w Zgierzu w sobotę gościła kapela Polonika. To zespół składający się z absolwentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Zespół wykonał m.in. kantaty sakralne z okresu liturgicznego Wielkiego Postu. Muzycy dzięki współpracy przy uczelnianych projektach zapragnęli kontynuować rozpoczętą drogę także poza uczelnią. Każdy z własnymi doświadczeniami i indywidualną osobowością artystyczną wkłada w muzykę tak wiele, że koncerty zostają w pamięci słuchaczy na długo. Dzisiaj zagramy dla Państwa muzykę renesansową polską Mikołaja Gomułki, psalmy oraz część naszego większego projektu, czyli kantaty sakralne Georga Filipa Telemana. Dzisiaj w Zgierzu kantata Auf Ehernen Mauern. Na spiżowych murach spoczywa nasza nadzieja. W Zgierzu wystąpili po raz pierwszy. Koncert promował debiutancką płytę niemieckiego kompozytora okresu baroku, Georga Filipa Telemana. Koncertowali w składzie Barbara Rogala – sopran, Emilia Kinecka – flet podłużny, Ewa Rzetecka-Niewiadomska – klawesyn, Piotr Młynarczyk – viola de gamba.
Tutaj do parafii w Zgierzu trafili poprzez ogłoszenie tego, że są chętni do zaśpiewania i zagrania w Zgierzu. No i w taki sposób doszło do tego, że znaleźli się w parafii dzięki pomocy i wsparciu budżetu miasta Zgierza, który dofinansował ten właśnie koncert. Wciąż czerpią z różnych gatunków muzycznych, co pozwala nieustannie realizować się w wykonywaniu muzyki dawnej. Chcąc jak najwierniej przekazać oryginalne brzmienie, grają na kopiach instrumentów historycznych. Przy wyborze kantat kierowali się zarówno walorami muzycznymi, jak i tekstem, który ze sobą niosą. Była to zatem muzyka o dziejach ludzkiej duszy, o rozpoznawaniu dobra i zła i o spotkaniu nieba z ziemią. Blisko 300 tysięcy abiturientów w piątek przystąpiło do egzaminów maturalnych. Za zgierskimi maturzystami już pierwsze obowiązkowe testy z języka polskiego i matematyki. Jakie nastroje panowały wśród uczniów? Sprawdzaliśmy to z naszą kamerą. Tradycyjnie pierwszym egzaminem, do którego przystąpili uczniowie, był język polski. Matura rozpoczęła się o godzinie 9. Na jej napisanie uczniowie mieli 170 minut. Oczywiście nie zabrakło lalki, lalka jest zawsze, ale poszło bardzo dobrze. Temat był taki, że można było się fajnie rozpisać, można go było pociągnąć w miarę, więc był bardzo przyjemny. Polski mam nadzieję, że dobrze, napisałem rozprawkę dosyć dużo, więc... Dziś natomiast zdający egzamin dojrzałości zmierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. Ten test tradycyjnie wywołuje sporo stresu wśród maturzystów. Nie ukrywam, że to jest dla mnie największy stres, bo jednak matury z matematyki obawiałem się najbardziej. Rozwiązywałem sporo arkuszy, chodziłem też na korepetycje, no jednak stres był i starałem się jak najlepiej do tego przygotować. No i z drugiej strony zamierzam też nie dramatyzować, bo jednak jakby nie patrzeć, wszystko jest w kartach, więc no to 30% na pewno jest w granicach możliwości. Jest, minimalnie wiem, że to będzie nietrudne raczej, ale jest, stresuję się troszkę. Były przygotowania? Tak, uczyłem się przez jakiś czas, przez ostatni tydzień cały czas ta matematyka była. A dzisiaj jeszcze jakieś powtórki, czyż nie? Do angielskiego, jutro angielski, więc na pewno coś powtórzę. Do rozszerzenia z matematyki już raczej nie będę się uczył, bo nie mam kiedy. Młodzież obowiązkowo musi podejść do 6 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, obcego i matematyki, ustnych z języka polskiego i obcego, a także pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Niewątpliwie matura przebiega w tym roku spokojnie, cicho. Jak co roku uczniowie są poddenerwowani, zdenerwowani. Na pewno problemem dla uczniów jest to, że rano jest 3-godzinny egzamin z podstawy, a często po obiedzie jest 3-godzinny egzamin z rozszerzenia. Czyli tak naprawdę młodzież pisze 6 godzin. Jest to intensywny egzamin, i uczniowie mogą być zmęczeni. Egzaminy pisemne potrwają do 23 maja, a ustne do 25. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 3 lipca. Zgierscy licealiści po raz kolejny zorganizowali społeczną akcję. Tym razem poprzez różne działania zbierali pieniądze na przeszczep płuco-serca dla Patryka Arkity. Jednym z ważniejszych elementów była wielka międzyszkolna rywalizacja, czyli sposób na aktywizację uczniów zgierskich szkół i zebranie dużej sumy pieniędzy. Wczoraj natomiast odbyło się podsumowanie działań na uroczystej gali połączonej z koncertem dla wszystkich wolontariuszy i przyjaciół. W zeszłym roku w ramach olimpiady zwolnieni z teorii powstał projekt Eko znaczy kocham. W tym roku licealiści postanowili rozszerzyć swoje działania. Zmienili tematykę. Dzięki temu powstała zupełnie nowa inicjatywa. Polegało na zbiórce prowadzoną przez szkołę, tak zwanej rywalizacji międzyszkolnej. Czyli szkoły wymyślały sobie jakiś sposób, w który chciałyby zebrać kwotę, no jak największą, tak? I w zamian za zebranie największej kwoty dostają mega fajną nagrodę. Uczniowie zbierali pieniądze na przeszczep płuco-serca dla Patryka Arkity. Bardzo się ucieszyłam, kiedy przyszedł do nas uczeń Zgierza, mieszkaniec ze Zgierza i poprosił o partnerstwo właśnie w takiej inicjatywie. Tym bardziej, że to jest kontynuacja naszych dotychczasowych działań.
Tak, bo już wcześniej były pikniki, a wszystko na rehabilitację przeszczepu co serca Patryka. Tak, na rehabilitację, ale przede wszystkim na bardzo poważną operację, którą niestety będzie trzeba przeprowadzić za granicą. Jest to straszny koszt. Fundusze na ten cel zbierane były m.in. poprzez internetową zbiórkę i sprzedaż cegiełek, w których tworzenie zaangażowało się wiele społeczności. Wczoraj natomiast odbyło się podsumowanie inicjatywy. Dla wszystkich przybyłych mamy wiele atrakcji. Występy młodych zgierzan, poczęstunek od uczniów Cezaka, no i ogólnie taka fajna atmosfera, ogłoszenie zwycięzców wielkiej międzyszkolnej rywalizacji. Szkoły pokazały swoją kreatywność, pokazały swoją energię. Były kiermasze cias, były loterie fantowe, był Dzień Hiszpański zorganizowany wraz ze zbiórką pieniędzy. No sami byliśmy zaskoczeni, jakie pomysły były. Podczas wczorajszej gali finałowej podano kwotę, którą udało się uzbierać. Dotychczas wynosi ona ponad 8 tysięcy złotych. To jednak nie wszystkie zliczone puszki. Pieniądze wciąż można wpłacać poprzez stronę www.zrzutka.pl. Organizatorzy zachęcają do wpłat, bo liczy się każda złotówka, która przybliża nas wszystkich do celu. W kolejnym meczu czwartej ligi Grupy Łódzkiej w kompromitującym stylu Boruta Zgierz przegrywa na swoim boisku z LKS Kwiatkowice aż 1-4. Honorową bramkę w 47 minucie zdobył Norbert Błaszczyk. Zgierzanie z dorobkiem 33 punktów zajmują obecnie 12 miejsce w tabeli. Za dwa tygodnie Boruta gra u siebie z Wartą Działoszyn. W sobotę 5 maja piłkarze Boruty Zgierz, białe koszulki, 12 miejsce w tabeli, podejmowali na swoim boisku zajmujących 4 miejsce w tabeli 4 Ligi Grupy Łódzkiej piłkarzy LKS Kwiatkowice. Goście są rewelacją rundy wiosennej. W 9 meczach mają 6 zwycięstw oraz 3 remisy. Boruta wiedział, że mecz będzie ciężki i remis u siebie byłby sukcesem. Jesienią w Kwiatkowicach po bardzo zaciętym spotkaniu LKS wygrał z Borutą 4-3. Mecz zaczął się spokojnie od wzajemnych ataków. W 16 minucie goście przy bardzo biernej postawie Patryka Rytkowskiego oraz bramkarza Boruty Maćka Kazimierskiego zdobywają bramkę i obejmują prowadzenie 0-1. Strzelcem był Rafał Burzyński. 11 minut później Kazimierski do spółki z Mateuszem Sadłeckim popełniają kolejny koszmarny szkolny błąd i z kilku metrów kolejną bramkę zdobywa Łukasz Pierzyński. Robi się 0-2. Nie inaczej jest w 46 minucie. Niezdecydowanie Kazimierskiego i tym razem Dominika Kowalskiego i Łukasz Rakowski podwyższa wynik na doszatni na 0-3. Gorycz wysokiego prowadzenia w 47 minucie zmniejsza chwilę wcześniej wprowadzony na boisko Norbert Błaszczyk. I jest 1-3. Wynik meczu w 55 minucie ustala ponownie Rafał Burzyński. W tym przypadku beznadziejnymi interwencjami popisują się Paweł Plewka, Dominik Kowalski oraz Patryk Rytkowski, a Kazimierski daje się przelobować piłką. Coś złego dzieje się wiosną w zespole Boruty. Bilans 10 spotkań wiosny to jedno zwycięstwo, 4 remisy i aż 5 porażek, w tym 3 porażki 4 bramkami. Panowie piłkarze, panowie trenerzy, co się dzieje z wami tej wiosny? Gdzie wasze zaangażowanie z rundy jesiennej? W sobotę 12 maja Boruta zainkasuje 3 punkty walkowerem.
albowiem zespół gminy Bełchatów wycofał się z rozgrywek. Najbliższy mecz Boruta zagra dopiero w sobotę 19 maja z Wartą Działoszyn. Trzecie miejsce w tabeli czwartej ligi. Jesienią w Działoszynie po bardzo dobrym meczu Boruta wygrał z Wartą 3-0. Po dwóch bramkach Patryka Pietrasiaka i jednej samobójczej. Powtórzenie wygranej powinno odbudować morale piłkarzy, dać kolejne punkty i poprawić wizerunek drużyny w oczach wiernych kibiców. Jak zapowiadają synoptycy, pogoda znów nas zaskoczy i co ważne, zostanie z nami przez kilka dni. Meteorolodzy przewidują także, że aura pogorszy się nieznacznie dopiero w piątek. Zapraszam na prognozę pogody na najbliższe 3 dni. Wtorek zapowiada się wyjątkowo ciepło i słonecznie. Jutro temperatura wyniesie do 25 stopni. W środę słupki rtęci pokażą do 26 kresek na termometrach. Możliwe jednak burze, podobnie jak w czwartek, bowiem ma być gorąco, nawet do 27 stopni Celsjusza i burzowo. Noce także ciepłe, bo do 16 stopni ciśnienie będzie spadać. Prognozą pogody kończymy dzisiejsze wydarzenia Telewizji Centrum. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam już w środę o 18:30. Dziękuję za uwagę, miłego wieczoru życzę, pozdrawiam.
Wiosna w pełni, lato za pasem. Wiele osób uważa, że to ostatni dzwonek, by zadbać o sylwetkę przed sezonem. Z pewnością wielu z nas zastanawia się także, jak to zrobić, jak się do tego w ogóle zabrać. Inspiracją mogą okazać się dwie zgierzanki, które wygrały konkurs, a dzięki niemu biorą udział w metamorfozie, która poprawi ich wygląd, ale przede wszystkim polepszy zdrowie. Zorganizowaliśmy konkurs na Facebooku, na naszym fanpage'u dla wszystkich osób, wszystkich zgierząt tak naprawdę. Ten konkurs polegał na tym, że trzeba było napisać w komentarzu, dlaczego właśnie tą osobę mamy wybrać i jaka jest jej ulubiona potrawa. I wybraliśmy dwie panie, które wygrały konkurs. I teraz tak, co wygrały te panie? Te panie wygrały metamorfozę, czyli przez 3 miesiące mają bezpłatnie opiekę dietetyka plus rozpisane jadłospisy. Oczywiście dieta zbilansowana, ułożona pod te panie typowo, indywidualnie dopasowana oczywiście. Czyli tak, motywacja, bo spotykamy się co tydzień regularnie, do tego dieta. No i raz w tygodniu spotykamy się również w Parku Zgierskim na spacerach. Ostatnio panie przeszły 4 km. Prawdę mówiąc, to córka mnie namówiła, a w ogóle to dla zdrowia, no bo już jednak ciężko jest chodzić z taką otyłością, można powiedzieć, już dużą. A wcześniej były jakieś próby podejmowane samemu, czy może też z innymi? Tak, tak, nie raz, nie dwa i ginęło 2-3 i potem przybywało 4-5 kilo i tak prawie bez mała w koło. I teraz co, jak idzie w ogóle? No, pani Ania mówi, że na razie nieźle, chociaż ja tego tak za bardzo nie odczuwam jeszcze, no bo jest jednak duża nadwaga bardzo. No. Dwa razy w tygodniu ćwiczą, więc naprawdę efekty już są super. Minęły już pierwsze 2 tygodnie i pierwsze efekty już są. Tak, spada tkanka tłuszczowa, spadają obwody, ciało wygląda troszkę inaczej, nawodnienie organizmu się poprawia, więc naprawdę efekty są. No i jeszcze rosną mięśnie, tak, bo panie się ruszają, więc naprawdę efekty są świetne. Znalazłam ogłoszenie na Facebooku, a ponieważ całe życie też się borykam z nadwagą, samodzielne próby też spełzały na niczym, z odchudzaniem. Były efekty, później niestety efekt jojo powracał i stwierdziłam, że spróbuję pod okiem profesjonalisty zawalczyć o zdrowie. Otyłość jest epidemią XXI wieku, a właściwie epidemią są także następstwa otyłości. W tej chwili już nie mówimy o samej estetyce, ale również o zdrowiu. Pacjent z otyłością jest w grupie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, bezdechu sennego, dość dużych i poważnie zmniejszający komfort życia pacjentów, wad postawy, trudności poruszania się. No, to jest pacjent, który nie zawsze rozumie to, że trzeba mu pomóc, ponieważ jego przyszłość, jego zdrowie zależy od redukcji masy ciała i wyrównania zaburzeń metabolicznych, które najczęściej otyłości towarzyszą. Panie przechodzą zabiegi masażu i elektrostymulacji, zabiegi masażu poprawiają wygląd skóry, działają prozdrowotnie, tak samo elektrostymulacja. Są programy rozwijające tkankę tłuszczową, przepychania limfy wody z przestrzeni komórkowej, czyli typowo działanie antycelulitowe i na koniec stretching, czyli takie rozmasowanie włókien mięśniowych. Natomiast same zabiegi i masaże no niestety nie są przyjemne, to są specjalistyczne zabiegi, drenujące, przepychające wodę, limfę z przestrzeni komórkowych, wygładzające, działające antycelulitowo. No już z tego co słyszałem, to panie mówią, że zabiegi są bardzo silne, bardzo mocne, ale rzeczywiście są efektywne, z tym, że trzeba rzeczywiście regularnie, tak jak we wszystkim, odpowiedzialność to jest podstawa, nawyki żywieniowe połączone, tak, korelacja
właśnie fizykoterapia i rekreacja ruchowa, to jest 70% sukcesu. Pozostałe 30% to jest właśnie suplementacja, jakieś dodatkowe zabiegi masażu czy zabiegi elektrostymulacji. Wtedy osiągniemy sukces. Myśleliśmy o tym, żeby właśnie pokazać właśnie wszystkim zwierzanom i nie tylko zwierzanom, ale w ogóle w województwie łódzkim, pokazać, że można zgubić kilogramy, dobrze się czuć i naprawdę w każdym wieku, bo panie są w różnym wieku, które dostały się do metamorfozy, że naprawdę w każdym wieku można dobrze wyglądać, dobrze się czuć, jeść smaczne potrawy, bo wiele osób uważa, że dietetyczne rzeczy nie są smaczne i to jest najważniejszy błąd w sumie tak naprawdę, jeżeli ktoś się bierze za dietę. No i większość osób uważa, że będzie głodna na diecie, a jednak naprawdę tego głodu panie w ogóle nie czują. Co tydzień mamy nową dietę. Dania mamy takie proste do przygotowania, więc każdy sobie by dał spokojnie radę. Jedzenie jest dobre, mamy 5 posiłków zrównoważonych w ciągu dnia, więc człowiek nie czuje w ogóle głodu. A docelowo jaka waga? Ja sobie założyłam ambitnie 20 kg. To trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo.